tym momencie wraca moda lat 90. i to jest bardzo, bardzo widoczne. Wszystkie t-shirty, wszystko takie vintage, spodnie wysokie. No naprawdę, no to się da zauważyć, że to były właśnie lata, kiedy byłam młoda. Nowa kolekcja Bizu na pewno wpisuje się w światowe trendy. Podążamy za inspiracją natury poprzez printy kwiatowe, duże liście, świeże kolory. Chcemy ożywić naszą ulicę. Bardzo ważnym i wyrazistym kolorem staje się cielisty beż, blady róż. I myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że zawsze staramy się podążać za trendami, aczkolwiek jesteśmy wierne naszemu DNA, czyli temu, że marka jest kobieca. Przede wszystkim są to sukienki, bo z tego gdzieś kiedyś zasłynęłyśmy, można tak powiedzieć. I mimo tego, że śledzimy to, co się dzieje na świecie, nie zapominamy o tym, co jest dla nas najważniejsze. Moje printy i te motywy roślinne, tak bym to nazwał, i w ogóle takie inspiracje dosyć blisko związane z naturą, no to jakby cała moja w sumie twórczość jest gdzieś z tym bardzo blisko związana. Więc to nie jest tak, że one nagle, wiesz, wybuchły teraz, bo załóżmy są teraz modne, tak? Więc gdzieś to tam cały czas mi towarzyszy. Nie śledzę trendów za bardzo, jakby one nigdy mnie za bardzo nie interesowały. Wyznaczam, mam nadzieję, je swoje i jakby zawsze starałem się iść swoją drogą. I to, co robią inni, nigdy nie było, wiesz, jakąś dla mnie drogą do tego, by za nią podążać.